Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj samochwała, czyli o tym, co dostałam ostatnio. Ja dostałam takie ładne pudełeczko od dziewczyny, która podpisuje się Kati Cafe i często komentuje na moim profilu, na moim kanale na YouTube, i wysłała mi kilkanaście próbek, trochę miniaturek z prośbą o opinię, a ja bardzo jestem wdzięczna, ponieważ ubogaciła mnie ta przesyłka bardzo. Dlaczego? Ano dlatego, że jest tam na przykład Attraction Lancome, miniatureczka. Attraction to jest zapach, który pojawił się kilka ładnych lat temu i szybko zniknął. A zniknął, bo to są po prostu za dobre perfumy, żeby w dobie drapieżnego biznesu, gdzie sprzedaje się tylko to, co bardzo, bardzo popularne i co brzmi znajomo, żeby przetrwały. Niepozorny flakonik, taka kuleczka a la Pokémon, a w środku piżmo. I jak się okazuje, to piżmo ostatnimi laty nie jest zbyt dobrze odbierane. Przykład Alaya, o którym mówiłam dość obficie i w długim, długim filmie. No ale tam oczywiście tego piżma jest bardzo dużo. Tu jest umiarkowana ilość tego piżma, a mimo to perfumy nie zagościły za długo na rynku. Ja otwieram jeszcze raz tą miniatureczkę, bo naprawdę ciekawy zapach, idealny na takie ekstra okazje, bo ma nieco wyszukany charakter, nie jest taki, powiedzmy, do codziennego używania, który będzie prowokował do pytań, a czym tak pani ładnie pachnie, tylko można powiedzieć, jest to zapach dystyngowany. Także kto ma w domu, niech trzyma, bo Lancome już ich nie produkuje, no chyba że kiedyś będzie produkował znowu. Jak nie wiem, czy nie było właśnie z Poem Lancome, też dostałam od pani Kasi miniatureczkę i jeszcze raz ją tu wącham. Bardzo piękne, kobiece, zrównoważone perfumy wącham w ten sposób, chociaż zapewne należałoby to robić inaczej, nanieść na skórę i powoli delektować. Słuchajcie, Poem zasługuje na osobny film i chyba go zrobię, bo jak tylko wrzuciłam próbeczkę sfotografowaną na Instagrama, było bardzo dużo komentarzy. No piękne perfumy, piękna nazwa, cudowna twarz Juliette Binoche. Nawet myślałam właśnie, że te perfumy zostały zawieszone, że już ich nie ma, ale są ciągle. Więc dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią te perfumy, a jest ich sporo. Kolejna miniaturka L'Occitane. To jest woda kolońska, ale taka szczególna, są to cytrusy i zielona herbata. Takie ciekawe połączenie. No, jak to woda kolońska, najlepiej będzie pachniała latem. Moim zdaniem bardzo zgrabne połączenie i bardzo sprytne. Właśnie ten zabieg, żeby połączyć wodę kolońską z zieloną herbatą, jest bardzo, bardzo ciekawy, ale oczywiście może być i tak, że ten, kto lubi zieloną herbatę, odtrąci cytrusy, a ci, którzy lubią cytrusy, odtrącą zieloną herbatę i może być tak, że nikt nie będzie zadowolony, ale ja jestem, bardzo mi się ten zapach podoba. Uważam, że jest bardzo ładnie zrównoważony. Zobaczymy. Testuję zimą, nie wiem, jak pachniałyby latem. I teraz przechodzę do próbeczek, bo naprawdę mam tu ciekawe rzeczy. Takie ponumerowane próbeczki. Chloe z lat 70. Dzisiaj mamy Chloe, która rządzi właściwie wszystkimi rankingami, jeśli chodzi o sprzedaż i o popularność, ale wcześniej były perfumy o tej samej nazwie, jednak zupełnie inne. Bardzo kwiatowe, bardzo kobiece, sygnował jeszcze Karl Lagerfeld i myślę, czy nie zrobić Chloe kontra Chloe takiego filmu? Zastanówcie się. Bardzo dziękuję za możliwość poznania tego cudownego produktu. Numer 3, tutaj bodajże butikowa linia. Tak, jedne z tych droższych perfum Erin. Marka Estée Lauder ma taką drogą linię Erin. Wnuczka Estée Lauder zrobiła własne perfumy, własną linię i to są głównie takie ala jednokwiatowe. I tu jest gardenia. I ta gardenia jest bardzo mocna, bardzo trwała, pachniała. Jak naniosłam ją na bluzeczkę, pachniała cały dzień. Nawet trochę mi przeszkadzała ta gardenia, więc dla kogoś, kto bardzo lubi gardenię, będzie to po prostu chyba najlepsza rekomendacja, że jest tak trwała i tak wyrazista. A widziałam ostatnio dyskusję na temat gardenii na Polsce pachnącej, więc widzę, że te perfumy mają swoich zwolenników. Próbeczka numer 4 to jest linia perfum ze średniej półki, Zara. Bardzo ciekawe perfumy. To jest bodajże Zara Gold Rose Gold Woman.
po prostu zrobię listę z wypisanymi nazwami tych perfum pod filmem. Powiem szczerze, nie pachnie jak produkt ze średniej półki. Bardzo ciekawe perfumy. Idziemy dalej. Songe Anik Gutal. Mam gdzieś kilka mililitrów Songe Anik Gutal i to właściwie mogłyby być moje perfumy miniaturowe, ale nie są, bo mam ich za mało. Z przyjemnością wącham je po raz kolejny. Naprawdę świetne perfumy. Bardzo kwiatowe, ale jednocześnie mają coś nowoczesnego, bo dzisiaj ludzie nie lubią perfum kwiatowych, mówią, że są zbyt retro, a Anik Gutal zrobiła coś, dodała tutaj coś takiego, co sprawiło, że te kwiaty mają bardzo, bardzo nowoczesny charakter. Piękne perfumy, polecam. Teraz na pewno pachną pięknie. Helena Rubinstein Wanted. To były perfumy, które jako pierwsze przewąchałam, już zapomniałam, jak pachną. Chyba, że teraz tutaj na waszych oczach naniosę tu na fragment. O, poleciało w inną stronę. Na rękaw. Aha, już wiem. Drzewne. Bardzo, bardzo drzewne perfumy. Też unikat. No, jakoś nie mogłam się z nimi spotkać, zetknąć. No, miło mi bardzo, że mogę się nimi podelektować. Były jeszcze też perfumy, tylko muszę teraz zaglądnąć do notatek o nazwie. O nazwie. Zaglądam na Fragrantikę. Baschert. Marka King's Palace Perfumery. Niszowa marka całkowicie z naturalnych produktów. Perfumy Aromatic Spacey. Dla niej i dla niego. Bardzo bogate, bardzo wyraziste. Taki niszowiec w dobrym znaczeniu tego słowa. Bo w pierwszej chwili wydaje się niezwykle kobiece, bo tu mamy róże, granat, ale są też nuty alkoholowe. A alkohol daje taki... Przepraszam. A alkohol daje efekt no, dość uniseksowy. No i mamy tutaj oczywiście jakiś akcent czerwonego wina, piżmo, cynamon, trochę miodu. Bardzo ciekawe perfumy. Bogate i trwałe, nadzwyczaj trwałe. Wiem, że Kati Cafe gdzieś wygrała w jakimś konkursie te perfumy trzymać, bo to rarytas, naprawdę niszowce perfumy to jest absolutny rarytas. I kolejny rarytas, też taka miniatureczka, już ją tu pokazuję. To jest też naturalny produkt, też zaglądam na Fragrantikę, bo sobie tak odhaczyłam te produkty, ponieważ to są marki mało znane. Ja sama mam problem z zapamiętaniem nazwy. Perfumy nazywają się Jacint, marka Pelwall. Naturalne perfumy, określane jako kwiatowe, na bazie białych kwiatów. Mamy tu właśnie narcyz, wanilia, takie jako najbardziej wyczuwalne składniki. Domyślam się, że groszek, kwiat pomarańczy, no i cytrusy. Wącham jeszcze raz. Bardzo delikatna kompozycja. Miałam ostatnio okazję powąchać perfumy robione przez kobietę, która po prostu doskonale zna chemię i jednocześnie jest ogrodnikiem, takim z wielkim sercem ogrodniczym, zielonym. I te perfumy właśnie mają taki specyficzny akcent. Te perfumy robione gdzieś tam w domu. Bardzo ciekawa rzecz. Sama przymierzam się do zrobienia fiołka. Pewnie mi się nie uda, bo widzę na Facebooku ludzie mówią, że próbują od lat robić tego fiołka, więc zobaczymy, co wyjdzie z tego. Bardzo ciekawa marka. Tak jak powiedziałam, wypiszę nazwy w opisie filmu. A może jeszcze raz zrobię test na żywo na drugiej ręce. No piękne perfumy na lato, takie orzeźwiające, ale jednocześnie mają coś takiego zielonego. Lubię, kiedy kwiaty są ładnie zbalansowane z zielonymi nutami. To daje taki efekt całej kwiaciarni. Były kiedyś takie perfumy, które pachniały kwiaciarnią. Zrobił je Lacoste dawno temu, zanim Lacoste był taką znaną marką, jaką jest teraz. Gdzieś tak pod koniec lat 90. próbowali swoich sił i perfumiarz Jean-Michel Duriez zrobił perfumy pachnące kwiaciarnią. Już ich nie ma, więc może niepotrzebnie wam tu robię reklamę, bo będziecie zaintrygowani, ale może akurat się znajdą. To były Lacoste Pour Femme bodajże, bo For Woman. No dobrze, zrobię w opisie filmu adnotację, co to za perfumy, o których teraz mówię, bo sama już nie pamiętam, czy Pour Femme, czy For Woman. Bo to jest różnica, bo są właśnie i takie. Dziękuję za uwagę, a Kati Cafe za przemiłą przesyłkę, która mnie bardzo, bardzo wzbogaciła.
jako osobę recenzującą perfumy. Dziękuję Ci serdecznie, kochana. Pa, pa.